After scratching, zafron is... What? It is color now. Nie ma szafranu, ty, ale jaja. Ale magia, magia. Magic. Yeah. More than magic. Really? Ale jaja, ty. Nowy odcinek, nowe nowinki. Ehsan powiedział mi o tym, że ten krążek, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, szyici, tylko szyici, sunnici, nie? Używają do tego, żeby się modlić w... Soil from Karbala. Karbala. I okej. Soil, czyli... Yes, soil. Met, czyli ziemia, czyli glina, pochodzi z aktualnego Iraku, z Karbali. Jak obejrzycie sobie, jak to daleko w Iraku, to będziecie mogli zobaczyć Karbalę. Zapraszam na nowy odcinek i rzecz jasna, zwiedzamy razem Iran. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej jest mile widziane, niczym paliwo do Fiata 125P. Ehsan zabrał mnie do Reza Bazar, tak jak mówiłem. This is gold? No. Not gold. No, not a gold. No okej, myślałem, że to już złote, ale podobają mi się takie rzeczy. To jest fajka wodna, co jest bardzo popularne. Tutaj jakieś różne zegareczki z kamykami. No takie pierdółki. Zafran, you say? Zafran. Zafran. Salam alaikum. How much price? How much? Welcome to this. Ehsan, how much price for saffron? How much for 1 gram? 1 gram. Gerami chagade? Ładujemy. To że i tak szafranu nie będę kupował. How much price for saffron? Salam alaikum. Salam. I do some YouTuber as Lahistan. I would like to know what is the price for saffron. Zafran. Farzad. Zegar bir yapalım. Bir yerim şerede. Her yer genel şey çöğün. Bu fatih ki zaman iş. Bir yerim var. 1.5 dollars. $1.5. Dollars for 1 gram. Okay. Opiacz, cheese gone. Taki flakon Simon, kosztuje... Simon, like Simon? Yes, 2,5 dolara taki flakon kosztuje. I taki szafran, dlatego jest taki drogi, ponieważ zbiera się go pojedynczo. To się wyciąga z kwiatka pojedynczo. To jest żmudna robota, moi drodzy. Thank you, brother. Every beer or every time you want to buy saffron, check it. At the first spital, okay? One type is fat and one type is thin. It means it's origin. Before scratching saffron, it does have color, okay? Every time you wanna buy, just test. Put it in the water. Yes. If it be 1 day or 1 week in water, it doesn't have color. After you scratch saffron, it has color. Look at this. It's red, okay? It's red, yeah. So it's original. It means it's original. Just scratch it. After scratching, saffron is... What? It is color now. Nie ma szafranu, ty, ale jaja. Ale magia, magia. Magic. Yeah. More than magic. Really? Ale jaja, ty. Thank you so much, bro. You're welcome. No to film bardzo. Czarodzieje. Dawaj, tutaj naczarował, ale chcę kupić mamie. Prezentów nie kupuję, ale szafran to z Iranu trzeba przywieźć. My za film bigi. آره شرط میگه از این دو تا فیلم بگیرم برای تخفیفش بگو از مو فقط 1.5 grama چون هندوستان دنبال 10 زلاتک ویجه نو تو دوژو مگا دوژو نو پایی خالی بریم باشی اینو واقعا کارو بکنم آره آره نه مخواه یه چیز بگیرم ویدیو thank you bro thank you you're welcome see you bro چارجیه کپیم شافران بو یکی هستش в Іране то شافران треба کپیچ dorzucić do wody jedno źdźbełko i jest woda cała po prostu cała żółta. Słuchajcie, pamiątek nie kupuję, ale takie rzeczy jak przyprawy, pieniądze z różnych krajów, to ja zbieram. Perfum też tutaj nie kupuję. No młody. Co tam młody? Just 1 minute. Wow, it's a lot, bro. 1 minute. Jedna minuta mojej roboty. Cholernie droga jest.
Nie każdy ma jedną minutę, żeby z kierownikiem zamienić zdrówko wasze i kolegi od szafranu, Bajeranta. Tutaj wszyscy są Bajerantami. Jest mój kolega, jak sam jest. Jesteśmy na ulicy Randkowej w Maszhadzie, ale randki oficjalnie są zakazane, no bo rzecz jasna bez małżeństwa nic nie można, ale można. No tutaj to jest taki ciekawy, kontrowersyjny kraj, w którym wiele rzeczy jest zakazanych, ale z drugiej strony ludzie i tak to robią, tak jak na przykład wiele aplikacji jest zablokowanych, ale ludzie używają VPN-a i korzystają z nich. I ludzie z rządu też to robią, no bo korzystają z YouTube'a przecież, korzystają z innych, z Google'a, z Google Maps'a i takich tam rzeczy. Więc to jest takie kontrowersyjne. Teraz taksówę zamawiamy i lecimy do mojego kolegi dziewczyny. Nowy dzień, nowe przygody. Wczoraj nawet nie zdążyłem wam powiedzieć, że już kończymy, a dzisiaj już jesteśmy. Salam aleikum, Neda. Good morning. Tutaj zobaczcie, osiedle mojego kolegi. Neda to jest dziewczyna mojego kolegi. Tak, dziewczyna, dobrze słyszycie. Mój koleżka mieszka tutaj na obrzeżach. Takie auto, jak tutaj widzicie, z 2017 roku. Kosztuje 120 tysięcy złotych. Używane, rzecz jasna. Witamy w Iranie. Zobaczcie, jakie Neda, dziewczyna mojego chłopaka, ma lalki. To są ręcznie robione. Proszę bardzo. Najbardziej podoba mi się ta babcia. Taka babcia z Iranu albo z Polski. Tyn, 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 tyn. Piątek. Dzień wolny od pracy. Jeden dzień wolny od pracy, ale nie dla każdego. Tylko dla tych, którzy pracują na dobrych fuchach. W sensie na takich ustabilizowanych, że pracujesz 6 dni w tygodniu, a jeden odpoczywasz. 6 dni pracy to dużo. No u nas jest 5 dni pracy, a 5 dni pracy to też dużo. Się okazuje. W Norwegii chyba chcieli zrobić, albo zrobili, 4 dni pracy. Idziemy na śniadanko. Chyba tutaj. Jedzonko śniadaniowe. Tutaj przychodzisz i taki szwedzki stół. Dość ciekawe. Patrzcie, można sobie wybrać co chcesz. Normalnie jak w hotelu. Są takie właśnie miejscówki. Proszę bardzo, jajeczko. Zupka. Pojemy sobie. Tu jakieś dobroci i witaminy. Tutaj w takim miejscu kupuje się bilet. Już mamy bilecik. Te Shakir poszli. I bilet kosztował na 1200 km, uwaga, 1200 km 5 dolków, czyli około 24 zł. No i na każdej, w każdym punkcie mogę sobie wysiąść. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, no zobaczymy, co się wydarzy. Ciekaw jestem, dlaczego nie poszliśmy kupić bilet do tego, do tej stacji, ale pewnie jakaś drobna opłata tutaj też wleciała. Mamy bilet. Zobaczcie, tutaj pan chodzi, kadzi i za kadzenie, życzenie dobrego dnia, pieniążki pobiera. Can you translate? Tufan al-Aqsa. It's for a war
to the Palestine. Yes, Gaza and Israel. Mm-hmm. What and do you say? Iranian billboard writing, I hope, down with Israel and winner Gaza and Gaza winner and Muslims. Yes, mm-hmm. Yes. Przyjechaliśmy do wioski, żeby wjechać do tej wioski. What is the name of the village? Kang. 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 Yes, Kang. Trzeba zapłacić bilecik. I yes, dostajesz... historical village. Historical village. I dostajesz, proszę ja ciebie, worek na swoje śmieci. Zobaczcie, jak fajnie rozwiązany pomysł. Przy bilecie dostajesz worek. Ekstra, bardzo mi się to podoba. To pokazuje, że kraj poszedł do przodu. Samowar rosyjski. Kolega tutaj próbuje przetkać, ale tutaj się robi gorącą wodę i później czaj. This is to prepare chai. A, zobaczcie. Drzewko do palenia. Patrzcie, jak z komina idzie. Kiedyś samowary były tylko i wyłącznie w domach zamożnych. Biedni nie mieli samowarów. Dopiero później to się wyrównało. Idziemy sobie pozwiedzać wioseczkę, miasteczko, ale lokalnych turystów jest strasznie dużo. A co? Hello! Muszę powiedzieć tak, że jeszcze nie ogarnąłem. A, zobaczcie, jakie ten kubki do picia kawy. A, to jest do herbatki. Patrzcie na to, kto pamięta lasery? Lasery, czujecie to? Przecież to w moim dzieciństwie to był taki bajer. I niektórzy myśleli, znaczy wierzyli, znaczy to wydaje mi się, że dobrze wierzyli, że laser może, jak ktoś świecił w oko, to mogłoby tam coś się stać w tym oku. Fajury wodne i te lampy naftowe, oczywiście rzeczy związane z religią. Nie wiem, co to za kwiaty, ale później się dowiem. Suszone rzeczy. A to już jest, to są dreamcatchery, żeby brzydkie sny oczyszczać, tak jakby wyłapywać, i no, to taki symbol oczyszczania snów, dreamcatcher, łapacz snów. Lokalny sklep, babulka sprzedaje różne tutaj cudeńka. Co to jest? To są jabłka suszone, ta morwa biała, orzechy włoskie, aprikot, czyli morele. Tutaj jest suszona serwetka. Tutaj też ciężko powiedzieć. Idźmy do sklepu. Tutaj szefu buty sprzedaje. Wszystko tutaj możesz kupić. A tutaj, zabawka. Już myślałem. Herbatki, nie herbatki, przeróżne. Ostachudus. Ostachudus. Kokotu. Owisian. Owisian. I tutaj... Gulpar. Kulpa. Tego to w ogóle pierwszy raz w życiu widzę, to kulpę. Proszę. Można sobie teraz herbatkę zamówić tutaj. I można tutaj sobie... Hello guys. I tutaj można sobie pochillować. Tutaj... Zobaczcie, jak fajnie zrobione. Taka wioseczka.
dla lokalnych. Przyznam szczerze, że w życiu bym na nią nawet nie wpadł w internecie, bo w internecie o niej w ogóle nawet nikt nie wspomina. O niej nie ma w ogóle informacji. To jest piękne właśnie wśród lokalnych, że jak jesteś blisko lokalnych, to ci pokażą takie miejsca. Widzieliście, co Paweł tam krzyczy? Herbatka. Zobaczcie na to. To jest szafran, cukier szafranowy. Żeby go zrobić, najpierw rozpuszczają trochę szafranu, później mieszają z cukrem, a później krystalizują. Proszę bardzo. W takich warunkach. Proszę zobaczyć stare chaty. Troszkę poczytałem sobie w internecie o tej miejscowości i okazuje się, że tutaj była jedna z twierdz za czasów Sasanidów, kiedy były najazdy między innymi na tą część Iranu ze strony Turkmenistanu czy też ze strony Afganistanu, to była kluczowa miejscówka do obrony kraju, ale również też słynęła, bo teraz już nie słynie, z wyrobów jedwabiu. Były tutaj hodowle jedwabników. No i obstawiam, że któraś z nitek jedwabnego szlaku również tutaj musiała biec. Więc... Ale mało jest informacji o tym miejscu. Jest po prostu tak lokalne, że w europejskim internecie no mało co o tym słychać. Really? Yes, of course, your sing is beautiful. Oh, Shagam man. Oshigi bigarona kas nadona khabar az dil zora arzu i josto dar dil adora man belab khan خوشنودم بقیهش هم بلد نیستم براوو Thank you so much This is ice cream with carrot? Bale Yes. Really? Yeah. Ice cream is good. Lody z marchewką. A to są... This is traditional ice cream. Iranian. Z pistacjami. Pieruńsko słodkie. Oj. And this is safran. Safran? Yeah, safran. I szafranowe jeszcze. Szafranowe. Pyszne. Ciekawy smak. Dziwny. Jesteśmy w sklepie z pamiątkami. Tutaj chcę wam pokazać, co można kupić. Można kupić kalimbę. Kalimba. Pianino afrykańskie. Już na kanale się pojawiało. Nienastrojone. Bardzo słabej, wątpliwej jakości. Misy tybetańskie też już się pojawiały na kanale. Dźwięk tych mis jest dość ciekawy. Teraz jesteśmy w małej miejscowości Torhabe, bliziutko Meszhadu i sobie chodzimy, zwiedzamy, dychamy. Giń! Irańskie miecze. Pulpetina. Pulpetinka. Chodź do wuja. Irańska pulpetina czarna. Szczęśliwa. No chodź. Zmył kanalisko. Ważna pulpetina się bierze na to. I irańskie. A teraz moi gospodarze chcą mi pokazać grobowiec jakiegoś poety. Zobaczcie, jaka
zabawka. Kurde, napędzana ręcznie. Fajna. U nas by to nie przeszło. Ale my to my. Trochę mi się nie podoba, że Europa idzie w tą stronę. Jesteśmy przy grobie Ferdasiego. Ferdasi to najwybitniejszy poeta perski. Najbardziej znane z jego dzieł to Księga Królów albo Opowieści o Królach. Pogrzebcie sobie w wolnej chwili, żeby zobaczyć, o czym to były poematy. To dzieło poety o królach opowiada dzieje Iranu od czasów odległych po czasy Sasanidów. Grobowiec poety tutaj, a na ścianach przedstawione momenty z życia, historii Iranu. Dzięki dziełom Ferdusiego język perski stał się językiem powszechnym w literaturze. Jak się domyślacie, wyparł język arabski. Zobaczcie na to, Ferdussi, z hołdem dla wielkiego Ferdussi, żołnierze polscy z dalekiej Sarmacji, 1943 rok. Piękna polska moneta, nie jestem w stanie, ona jest trochę wyszorowana już. No kurczę, jaka perełka. Zobaczcie, jakie piękne siodło, prawdopodobnie damskie, bo jest strasznie małe. Tutaj jaki bacik, widać, że góra bata jest zrobiona z kości. Proszę zobaczyć, jaki żyrandol na świece. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie, za wspólną podróż. Był to odcinek, powiedziałbym, zlepek różnych części i różnych aspektów związanych z Iranem. Dzięki uprzejmości moich kolegów. Thank you so much. Sympatyczni. Spadła mi bateria. Kończąc, pięknie się patrzy na ludzi zakochanych, zwłaszcza w kraju, którego rząd nie jest zbytnio przychylny otwartości związków, które między innymi obserwujemy u nas. Tutaj jeszcze do niedawna, moi drodzy, chodzenie za rękę, tak jak teraz robią to moi serdeczni znajomi, było naprawdę niemile widziane. Wiadomo, większe miasto, więcej można, ale wciąż te zmiany następują pomalutku. Miejmy nadzieję, że nastąpią kolejne kroki i uwierzcie mi, na przykład bliżej południowo-wschodniej części kraju, takich rzeczy jak moi znajomi teraz, czyli chodzenie za rękę czy całowanie w policzek w miejscu publicznym, jest wręcz niedozwolone, nie jest społecznie akceptowane. Dużo jest tutaj takich kwestii, które u nas po prostu są, a tutaj wywołują duże poruszenie. Tymczasem kończę dzisiejszy odcinek. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko. Uprasza się o zostawienie śladu węglowego, łapeczki, ale również, moi drodzy, podania odcinka dalej. To ważne, ponieważ każda wasza reakcja to paliwo dla kierowniczych sandałów.
A, świetnie to wymyśliłem. Paliwo dla kierowniczych sandałów. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Iranu. Czołem!